Cześć. Aktualnie jestem na końcowym etapie zagospodarowania poddasza na pokoje dla moich dzieci. Film z tego procesu od podstaw być może pojawi się za jakiś czas na moim kanale. Wejście na poddasze z powodu ograniczonego miejsca odbywa się po dość stromych, tak zwanych kaczych schodach. Stworzona klatka schodowa musi być wyposażona w oświetlenie. Tradycyjnie stosuje się w takich sytuacjach włączniki schodowe. Wiąże się to z koniecznością położenia dodatkowej instalacji i pruciem ścian. Dodatkowo macanie ścian po ciemku w celu znalezienia włącznika światła powoduje dość szybkie i nieuchronne zabrudzanie się ściany wokół tychże włączników, a zapominalstwo dzieci może wiązać się z ciągłym świeceniem tego oświetlenia bez potrzeby i generowaniem niepotrzebnego zużycia energii. Na początku chciałem rozwiązać ten problem gotowym plafonem z wbudowanym czujnikiem ruchu, ale jak żona zobaczyła design i bardzo ograniczony wybór wzorów, to stwierdziłem, że szkoda na to czasu i nerwów. Postanowiłem więc skorzystać z dobrodziejstw inteligentnego domu, aby pozbyć się tych wszystkich problemów. Na swoim kanale pokazałem już kilka ciekawych rozwiązań opartych na popularnym systemie aplikacji Tuya Smart Life. Zakupiłem więc czujnik PIR oraz przełącznik 230 V współpracujący w tym systemie. Producentem tych elementów jest firma Mohs. Czujnik PIR jest bezprzewodowy, zasilany 3-woltową litową baterią CR2, komunikujący się w systemie ZigBee, który gwarantuje nam energooszczędność, a co za tym idzie długi czas pracy na baterii. Producent deklaruje 2 lata pracy na załączonej baterii. Do komunikacji urządzeń w tym standardzie potrzebna jest specjalna bramka Hub, która połączona jest z naszą siecią Wi-Fi. Taką bramę ZigBee zakupiłem już wcześniej przy okazji instalacji termostatów grzejnikowych, termostatu pokojowego oraz czujnika temperatury. Moja brama umożliwia podłączenie do 45 urządzeń. Natomiast przełącznik 230 V z racji stałego podłączenia do zasilania w szeregu z lampą pracuje w zwykłym standardzie Wi-Fi 2,4 GHz i łączy się go bezpośrednio z naszym domowym routerem. Teraz pokażę Wam, jak szybko i prosto połączyć te elementy z naszą siecią Wi-Fi i aplikacją do zarządzania oraz jak skonfigurować inteligentne scenariusze, które będą realizowały nasze pomysły. Najpierw dodamy sobie czujnik ruchu. W tym celu wchodzimy do aplikacji. W moim przypadku to Smart Life. Znajdujemy naszą bramkę ZigBee. U mnie ma ona nazwę Smart Gateway. Następnie klikamy Dodaj urządzenie podrzędne i postępujemy według instrukcji. Przytrzymuję na kilka sekund przycisk umieszczony z tyłu czujnika do momentu, aż zacznie migać niebieska dioda LED. Potwierdzamy, że dioda LED już miga. Bramka zaczyna wyszukiwać nasze urządzenie i następnie je dodaje. Teraz dodamy sobie przełącznik 230 V, ale najpierw połączymy się smartfonem z siecią Wi-Fi, do której zamierzamy dodać nasz przełącznik. Ja, dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa sieci, wyodrębniłem sobie oddzielną sieć pod urządzenia Smart Home na bazie odrębnego routera. W celu dodania przełącznika 230 V do sieci Wi-Fi i aplikacji klikamy plus w prawym górnym rogu, następnie dodaj. W moim przypadku, po pierwszym podłączeniu napięcia do przełącznika 230 V, niebieska dioda LED sama zaczęła szybko migać w oczekiwaniu na wykrycie. Gdyby tak się nie stało, wciskamy na kilka sekund przycisk umieszczony na obudowie przełącznika i czekamy, aż dioda LED zacznie migać. Aplikacja powinna automatycznie wykryć oczekujące na parowanie urządzenie w pobliżu. Gdyby tak się nie stało, to możemy wybrać interesujące nas urządzenie z listy. W tym przypadku byłaby to grupa o nazwie urządzenia elektryczne, switch module i breaker Wi-Fi. Po dodaniu do aplikacji naszych elementów Smart Home możemy przystąpić do stworzenia odpowiedniego scenariusza zadziałania. W moim przypadku potrzebuję, aby wykrycie ruchu w odpowiednio słabym natężeniu światła załączyło lampę na określony czas i następnie, po braku aktywności ruchowej w polu widzenia czujnika PIR, wyłączył ją. Czujnik posiada pomiar natężenia światła w luksach. Aktualny stan możemy odczytać po wejściu w jego ustawienia. Teraz stworzymy prosty scenariusz, który zrealizuje naszą potrzebę. Żona jeszcze nie wybrała lampy na klatkę schodową, dlatego pokażę Wam to na przykładzie lampy w salonie. Sprawdzamy aktualną jasność oświetlenia. Klikamy w aplikacji Sceny, następnie plus w prawym górnym rogu, wybieramy When Device Status Changes,
Następnie Motion Sensor, Peer State, zaznaczamy Motion Detector, czyli wykrycie ruchu. Teraz musimy ustawić kolejny warunek, aby wykrycie ruchu odbywało się przy odpowiednim natężeniu światła, po to, aby na przykład w dzień przy dużej jasności lampa nam się niepotrzebnie włączała. Klikamy plus, następnie When Device Status Changes, Motion Sensor, bieżąca luminancja i ustawiamy wartość jasności oświetlenia. Aby Wam to szybko zobrazować, ustawimy wartość mniej niż na trochę wyższą od aktualnej luminancji światła w pomieszczeniu. Klikamy dalej w prawym górnym rogu. Teraz klikamy na warunki poniżej słowa if, jeśli. I z dwóch dostępnych warunków wybieramy, kiedy wszystkie warunki są spełnione. Jeżeli wybralibyśmy, gdy dowolny warunek zostanie spełniony, to czujnik załączy lampę na stałe po spadku natężenia oświetlenia poniżej ustawionej wartości, a w przypadku wykrycia ruchu powyżej ustawionej wartości luminancji, lampa niepotrzebnie będzie załączała się w dzień, a tego nie chcemy. Teraz wybieramy plus obok słowa then, następnie run the device, wybieramy nasz przełącznik 230 V, klikamy przełącznik 1, wybieramy włączyć i zapisujemy. Klikamy dalej i zapisujemy. Taki scenariusz załączy nam lampę, ale już jej nie wyłączy, dlatego musimy stworzyć kolejną scenę, która po braku wykrywania ruchu wyłączy nam lampę. Klikamy kolejny raz plus w prawym górnym rogu, następnie When the device status changes, Motion Sensor, Peer State i wybieramy No One. Klikamy plus obok Then, wybieramy Run the device, wybieramy przełącznik 230 V, klikamy przełącznik 1 i zamknięcie. Zapisujemy, klikamy dalej i zapisujemy. Czas, na jaki czujka ruchu ma informować przełącznik 230 V, że jest w stanie aktywnego wykrycia ruchu, a co za tym idzie czas, po którym przełącznik ma wyłączyć lampę, możemy ustawić w głównym menu klikając w Motion Sensor, następnie Set i wybieramy Keep Time. Do wyboru mamy 30, 60 i 120 sekund. Ja wybrałem 30 sekund. Ta wartość ustala czas świecenia naszej lampy. Popatrzcie, jak to działa. Działa. Prawda, że proste i praktyczne? Oczywiście czujka ruchu oferuje nam możliwość zrealizowania wiele innych przydatnych pomysłów. Może służyć jako prosty alarm z wysyłaniem powiadomień na smartfon. Możemy ustawić zależność od naszej lokalizacji, czyli czujnik ruchu będzie wysyłał nam powiadomienia tylko jak będziemy znajdować się poza domem. Można na przykład stworzyć scenariusz w połączeniu z termostatem pokojowym, który przy braku wykrycia ruchu obniży nam temperaturę pomieszczenia lub podwyższy ją, gdy w pomieszczeniu ktoś przebywa. Możemy analizować sobie historię poziomu natężenia światła w pomieszczeniu. Przeglądać zdarzenia wykryte przez czujnik. W ustawieniach możemy zaznaczyć alarmy, o których czujnik ma nas informować, jak wykrycie ruchu, niski stan baterii czy alarm sabotażowy. Jeżeli chodzi o dodatkowe praktyczne zastosowanie przełącznika 230 V, to jeden już wcześniej zainstalowałem sobie do nocnego oświetlenia elewacji domu, zależny w scenariuszu od wschodów i zachodów słońca dla danej lokalizacji. To bardzo wygodne, bo nie trzeba samemu korygować czasu świecenia w zależności od pory roku. Taki przełącznik można z powodzeniem używać również do załączania np. zaworów czy pomp w instalacji centralnego ogrzewania, zależnie od temperatury pomieszczeń czy temperatury kotła, oczywiście z odpowiednimi czujnikami, które należy sobie dokupić.
Linki do wielu ciekawych elementów działających w tym systemie znajdziecie pod filmem. Pomysłów na wykorzystanie takich elementów jest bardzo dużo i zależą tylko od naszych potrzeb i pomysłowości. Zapraszam również do obejrzenia innych filmów na moim kanale, w których testuję różne ciekawe elementy tego systemu Smart Home. Jeżeli macie jakieś inne ciekawe pomysły na wykorzystanie tych elementów lub macie dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzu. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. To by było na tyle. Cześć!